Powiedz, co my tu mamy. No to na stole mamy makiety zrobione przez uczestników obozu świata postapokaliptycznego, więc zniszczone. Nie są to makiety takie dokładne. No i zaraz będziemy je malować. Aha. Dobra, na przykładzie mojej szopy pokażę wam, jak sprayować. Podstawą jest czarny. Ten spray ma taką właściwość, że on niszczy fakturę i wygląda, jakby była spalona, stopiona. Tak więc im więcej farby się nałoży, tym bardziej będzie zniszczona. Ba, można nawet dziurę zrobić, jeśli bardzo dużo tej farby się nałoży. Bierzemy rękawiczkę, żeby było ładnie. I z tej odległości mniej więcej, przytrzymując, staramy się nałożyć w miarę równo. Pamiętajcie zawsze, żeby robić to na świeżym powietrzu, ponieważ takie puszki zawierają sporo niechcianych gazów toksycznych. Ta szopa ma zniszczony dach. Ja będę chciał, żeby farba ostro się tam wżarła, dlatego też ostro potraktuję go farbą. Zapaszek niezły, no. Rękawiczka pozwala mi swobodnie obracać budynkiem w czasie, jak go sprayuję. Sprayuję? Sprayuję. Jak pan maluje? Pokrywam go farbą. Widać już efekt palących się belek. Widać, że one topnieją. Z tyłu widać, jakby ta ściana również była przytopiona. Chwytacie budyneczek i staracie się go sprayować. Taka odległość, tak? Od budynku. Jak skrócicie ją do tyle, to dziurę w ścianę macie. Dziurę w ścianę. I co, i teraz następuje ta część muzyczna, tak? Przyspieszona? Tak, tak. Czyli możemy sobie gadać. No spoko. Rock and Roll Hall of Fame. Kiedy mamy już model pofarbowany czarną farbą, widać wyraźnie ten efekt spalenia, o którym mówiłem. Teraz już, jak jest farba przyschnięta, nieco lepiej to widać. Jak przesadzimy, to farba może przeżreć się na wylot ściany, co nie jest takim złym pomysłem i myślę, że kiedyś go przetestuję. Drugi kolor, w tym momencie mam biały, aczkolwiek myślę, że szary równie dobrze by się sprawdził. Farbujemy kontur, czyli najbardziej wystające elementy oraz spód.
spód budynków. W tym wypadku ten budynek ma trzy narożniki, jeden, drugi i trzeci, a przede wszystkim ma wystający dach, dlatego też sprejuję, no odsuńcie się, kontur dachu, właśnie w ten sposób. Okej. Niestety bardzo dużo farby wtedy schodzi i leci w powietrze, ale warto poświęcić tą farbę dla efektu. Jeśli widzieliście, ja miałem niedokładnie pomalowane na czarno na dole, tak więc teraz praktycznie naprawiam ten problem. Okay. I na koniec jeszcze raz można wzmocnić te środkowe pola czarnym kolorem. Tak, żeby było bardziej nierównomiernie i bardziej organicznie. Okej, to tyle. Na razie.